Dobry wieczór, serdecznie Państwa witam dzisiaj na kolejnej części 17 z serii Czy Bóg zachowa swoich? Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich, część 17. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony temu, że jesteśmy bezpieczni Bożym zapieczętowaniem, bezpieczni Bożym zabezpieczeniem. To znaczy, że cała Trójca Święta bierze udział w zabezpieczeniu chrześcijanina, aby nie zginął na wieki, tak że to, że chrześcijanin jest raz zbawiony, na zawsze zbawiony, że zbawienie jest nieutracalne, zbawienie jest wieczne. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Kto uwierzył w Jezusa kiedykolwiek, ma życie wieczne i nie zginie na wieki. I to jest pewne, że nie stanie na sądzie, bo tak obiecuje Pismo Święte. I teraz to jest zabezpieczane przez zarówno Ducha Świętego, który jest zapieczętowującym chrześcijanina, ale także przez Ducha Świętego wraz z Synem Bożym, czyli Bogiem Synem, Panem Jezusem Chrystusem i oczywiście Bogiem Ojcem, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty wspólnie zabezpieczają wieczne bezpieczeństwo każdego dziecka Bożego. I to jest usprawiedliwienie z wiary. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną i ja daję im życie wieczne. Tak mówi Pan Jezus. I teraz pytanie jest, czy wierzysz w to? Nie mogę zrozumieć, jak niektórzy ludzie uważający się za chrześcijan mogą czytać te słowa i nadal twierdzić, że można stracić życie wieczne. Jakby można było je stracić, to przymiotnik wieczne należałoby zamienić na wietrzne od wiatru. Wietrzne, tak jak jest wietrzna ospa. Ale to nie o to chodzi. Przymiotnik wieczne, czyli trwające na zawsze, albo nigdy nie kończące się, to przymiotnik wieczne nie miałby tutaj sensu. I dalej Słowo Boże pisze, i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Oryginał grecki w tym miejscu jest niesamowicie ekspresyjny. Coś, czego naszemu tłumaczeniu brytyjskiemu, jak i gdańskiemu brakuje. Fragment i nie giną na wieki, i nie giną na wieki. Zawiera w Grece podwójne zaprzeczenie, co dokładnie sugeruje, że lepszym tłumaczeniem byłoby i nigdy przenigdy nie umrą. Nie ma takiej możliwości, koniec i kropka. I dalej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Czy każdy z nas sobie zdaje sprawę, co to znaczy? Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Jest to przecież szokujące. Jestem zgubionym grzesznikiem. To jest fakt. W moim sercu są nasiona każdego grzechu, jaki rasa ludzka kiedykolwiek praktykowała albo będzie praktykować. I to jest w sercu każdego człowieka. Nie jestem tutaj wyjątkowy. Natomiast jestem świadom tego, że jestem zgubionym, zasługującym na gniew Boży grzesznikiem. Ale Pan Jezus w swojej łasce podnosi mnie i zbawia. Obdarowuje życiem wiecznym. Teraz jestem w Jego dłoni, a Ojciec otacza dłonie Chrystusa swoją dłonią, swoimi dłońmi. Jestem w dłoniach i Ojca, i Syna. Żeby się do mnie dobrać, wróg musiałby się przebić przez Bożą ochronę. A co on może zrobić? Nawet gdybym
teoretycznie sam chciał się wyrwać, to musiałbym przebić się przez dłoń Pana Jezusa, a potem przez dłoń Bożą, Boga Ojca. Czyli dwie osoby Boże strzegą mojego bezpieczeństwa. Ale przecież to by oznaczało, że to nie jest żadna moja wolna wola, tylko autodestrukcyjne szaleństwo, gdybym chciał zrezygnować z życia wiecznego, ze zbawienia. Co członkowie rodziny, nawet ludzkiej, którzy kochają swojego członka rodziny, gdy widzą, że jest nie w pełni poczytalny i na przykład chce sobie zrobić krzywdę, wyskakując z 10. piętra. Czy powiedzą, a to jest dorosły człowiek, niech robi co chce. Nieprawda, chwycą go, odwloką go od tego okna. A jeśli nawet dostanie się do okna, pod oknem ustawi się taką trampolinę, żeby go złapać. Jeśli byłoby to możliwe, to na siłę się go odciągnie, przypnie pasami do łóżka i nie pozwoli mu zrobić sobie samemu krzywdy. I dokładnie tak samo możemy powiedzieć, że może się takie szaleństwo zdarzyć u przerażonego chrześcijanina, który oddalił się od Boga, bo to już jest wariactwo, żeby żyć w grzechu, będąc zbawionym. I taki człowiek może faktycznie mieć jakiegoś tego typu chęci, ale to nie oznacza, że kochający ojciec pozwoli swojemu dziecku na autodestrukcję. To jest po prostu niemożliwe. A z kolei wróg zewnętrzny musiałby się przebić. Czyli skoro jestem w dłoni, Bożej dłoni, Bóg Ojciec trzyma mnie w dłoni i Pan Jezus Chrystus trzyma mnie w dłoni, ten przykład, jaki podałem przed chwilą, czyli że ja jestem w dłoni Pana Jezusa, a dłonie Pana Jezusa otacza Bóg Ojciec. To żeby się do mnie dobrać, szatan musiałby się przebić przez Bożą ochronę. A co on może zrobić? Nie można wyobrazić sobie bezpieczniejszego miejsca. Dlatego Słowo Boże mówi, nie, nigdy nie zginą. Życie wieczne, wieczne życie, niekończące się. Życie wieczne, co za cudowne słowa. Nie bójcie się uwierzyć w Bożą prawdę. To jest po prostu Boża prawda. Nie giną na wieki. Równie źle mógłby ktoś z was nie wierzyć, że grzesznik może być zbawiony tylko i wyłącznie z wiary w Pana Jezusa. I to tak podejrzewam, że to jest źródłem tej niewiary w nieutracalność zbawienia. Że tak naprawdę w rzeczywistości kryje się za tym brak wiary w zbawienie tylko i wyłącznie z wiary w Pana Jezusa. Są tacy dziwni ludzie. Mówią, tak, jesteś zbawiony z wiary, ale musisz do niej jeszcze dołożyć wystarczająco dużo dobrych uczynków. Brzmi to szlachetnie, ale jest to kłamstwo. Zbawienie jest tylko z wiary, a dobre uczynki z wiary wypływają. Kiedy człowiek ma pewność posiadania życia wiecznego, serce takiego chrześcijanina jest wypełnione wdzięcznością i miłością do Pana, także chce żyć dla Bożej chwały. To jest po prostu naturalna rzecz. I widzieliśmy, że Bóg Ojciec i Bóg Syn mają w swoich dłoniach zbawionego, a Bóg, Duch Święty, także zabezpiecza wierzącego. Niewielu zaprzeczy, że w dzisiejszym świecie widoczne jest działanie sił zła i dobra. W Piśmie Świętym jest mowa o szatanie i jego królestwie zła, które sprzeciwia się Bogu i Bożej sprawiedliwości. To podła ambicja nieprzyjaciela. To jest po prostu katastrofa, to co on wymyślił. To jest paskudna ambicja nieprzyjaciela duszy chrześcijanina, który pragnie pokrzyżować zamysł Bożej woli.
w życiu tego chrześcijanina. I ona na tym polega, że możemy oczekiwać zbawienia z łaski i jesteśmy zbawieni z łaski. Właśnie dlatego, że Bóg obiecał w swoim słowie, że zbawienie jest tylko na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Czyli jeżeli mamy podłą ambicję nieprzyjaciela duszy chrześcijanina, który pragnie pokrzyżować zamysł woli Bożej, to znaczy ten nieprzyjaciel pragnie pokrzyżować zamysł woli Bożej w życiu chrześcijanina. I to jest prawdziwa walka dziecka Bożego. I to możemy przeczytać w Efezjan, 6 rozdział, 12 werset. Efezjan, 6 rozdział, 12 werset. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czyli jednoznacznie widzimy, albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchowym złościom, które są wysoko. Dlatego dla bezpieczeństwa wszystkich wierzących, jak mówi Pismo Święte, zostali chrześcijanie opatrzeni Bożym znakiem własności, jakim jest pieczęć obecności samego Bożego Ducha Świętego w chrześcijaninie. I tutaj jest takie miejsce, które zilustruje nam to z Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. Efezjan, 1 rozdział, 13 werset brzmi następująco. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. A więc widać jednoznacznie, że w którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangelię zbawienia waszego, przez którą uwierzywszy jesteście zapieczętowani Duchem Onym Świętym obiecanym. Czyli mamy jednoznacznie, że usłyszenie Ewangelii zbawienia naszego, jak zostało powiązane z uwierzeniem w tą Ewangelię, uwierzeniem w Pana Jezusa Chrystusa, zakończyło się zapieczętowaniem Duchem Świętym. To jest bardzo ważne. Duch Święty, oprócz tego, że Pan Jezus i Ojciec trzymają chrześcijanina w swoich dłoniach, to Duch Święty zapieczętowuje właśnie chrześcijanina. Kolejne zabezpieczenie. Pieczęć Ducha Świętego jest Bożym znakiem Jego własności przed wszystkimi stworzeniami na niebie i na ziemi i pod ziemią. Pieczęć ta oznacza, że wierzący został zakupiony drogocenną krwią Chrystusa, kosztowną krwią Chrystusa i nie należy już do nikogo, nawet do siebie samego nie należy. Należy tylko i wyłącznie do tego Boga, który za niego w osobie Pana Jezusa Chrystusa, w osobie Syna Bożego umarł i zmartwychwstał. Więc Bóg umarł za stworzenie i zmartwychwstał. I teraz 1 Koryntian 6,19. To jest kolejny punkt ilustrujący. 1 Koryntian 6,19 werset. I 20 też. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni,
Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Albo w starszym przekładzie, a zaś nie wiecie, że ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście sami swoi. Albowiem jesteście drogo kupieni. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. Widzimy zatem jednoznacznie z tych słów, że ciała nasze stały się tak jakby namiotem, przybytkiem, świątynią, której wewnątrz mieszka Duch Święty, który w nas, w naszym ciele jest. To wygląda jak skóra człowieka i jest skórą człowieka, ale wewnątrz mieszka Duch Święty. Jest tam po prostu mieszkanie Ducha Świętego i w ten sposób to niepozorne ciało zamienione jest w świątynię Ducha Świętego. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, bo to pokazuje, że nie da się utracić zbawienia, dlatego że to by oznaczało, że co? Że Duch Święty pozwolił zburzyć swoją świątynię? Niedoczekanie diabelskie. Boża pieczęć ochrony i własności nie zależy od naszego dobrego zachowania. Nigdzie tego nie znajdziemy w Piśmie Świętym, żeby Bóg czegokolwiek oczekiwał od grzesznika, który zamordował Pana Jezusa. Przecież na naszych rękach jest krew Boga. To jak możemy myśleć sobie, że coś Bóg oczekuje od morderców Syna Bożego? Ja osobiście moimi grzechami zamordowałem Pana Jezusa. Jestem w pełni winny i nic mnie nie usprawiedliwia. I od takiego mordercy Syna Bożego w żadnym wypadku nie można niczego oczekiwać, bo jak ja cokolwiek zacznę robić to tylko i wyłącznie gorzej, niż gdybym się powstrzymał od działania. Więc moje działania nie mogą tu nic pomóc w zbawieniu. Boża pieczęć ochrony i własności nie zależy od naszego dobrego zachowania. To już powiedziałem. I podkreślę to jeszcze raz. Ta ochrona zależy tylko i wyłącznie od woli Boga w trzech osobach. Bóg Duch Święty, Bóg Ojciec i Bóg Syn. Oni w trójkę troszczą się i dbają o to, aby chrześcijanin nie zginął na wieki. I to jest jasne, że Pismo Święte nigdzie nie oczekuje tego, żeby pobożne życie chrześcijanina miało jakikolwiek związek z utrzymaniem zbawienia. Wręcz przeciwnie, Boża pieczęć ochrony i własności jest zgodna z Bożym zamiarem doprowadzenia do chwały wszystkich tych, za których zapłacił Pan Jezus Chrystus tak wielki okup. Za wszystkich, za których Bóg Ojciec zapłacił tak wielki okup. Pieczęć Boża ma, jak jest w Piśmie w wielu miejscach powiedziane, trwać aż do dnia odkupienia. Mówi o tym Efezjan 4 rozdział, 30 werset. Efezjan, 4 rozdział, werset 30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Widzimy, na dzień odkupienia zapieczętowani przez Ducha Świętego Bożego. Czyli to jest aż do dnia odkupienia zabezpieczenie. To jest tak, jak wysyłane są przesyłki i są zapieczętowane. Nikt nie może zerwać tej pieczęci aż do dotarcia do portu docelowego. Tam dopiero można te pieczęcie zedrzeć. Oczywiście w ludzkich warunkach czasami te pieczęcie bywają zrywane. Ale w przypadku
Bożych działań takiej możliwości nie ma. Dopiero Bóg tą pieczęć otworzy po dniu odkupienia. Podczas gdy prawdą jest, że wierzący może zasmucić Ducha Świętego, jak w tym wersecie widzieliśmy przez wezwanie nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, to domyślamy się, że mimo, że jest powiedziane nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, to być może jest możliwe zasmucenie Ducha Świętego. Być może jest. I to jest możliwe po prostu przez to, że chrześcijanin dopuszcza się na przykład przemilczanie, zatajanie, niewyznawanie swojego grzechu w swoim życiu, uznawanie siebie za sprawiedliwego. I jest prawdą, że możliwe jest, że ktoś gasić będzie Ducha Świętego. Może nie zgasić, tylko gasić. Ducha nie gaście. Stąd domyślamy się, że skoro jest wezwanie Ducha nie gaście, to być może to wiedzie nasze myśli, że takie coś jak gaszenie Ducha Świętego istnieje i że może być wykonane przez chrześcijanina. Wcale nie przesądzam, że tak jest i nie upieram się przy tym, że jest możliwe gaszenie Ducha Świętego i że jest możliwe zasmucanie Ducha Świętego przez wierzącego. To wezwanie nie zasmucajcie Ducha Świętego i nie gaście Ducha Świętego wskazuje, że to jest możliwy scenariusz, ale być może jest to tylko teoretyczne gdybanie z mojej strony. Więc jeżeli tak, to by było związane z odmówieniem posłuszeństwa Duchowi Świętemu i przewodnictwu Ducha Świętego. I to by niestety oznaczało po prostu utratę możliwości korzystania z pełni błogosławieństw przewidzianych przez Boga dla chrześcijanina. I teraz, jeżeli chrześcijanin jakiś, teoretycznie, ja nie znam takiego przypadku, ale być może jakiś chrześcijanin teoretycznie będzie odmawiał posłuszeństwa Duchowi Świętemu, będzie grzeszył przeciwko Duchowi Świętemu, będzie grzeszył przeciwko przewodnictwu Ducha Świętego, to jest o wiele wspanialszym faktem, o wiele wspanialszą prawdą jest to, że takie nawet działanie nie jest w stanie po prostu przez to zasmucenie czy gaszenie sprawić, aby Duch Święty opuścił chrześcijanina i nie jest możliwe, aby zagasić Ducha Świętego na tyle, aby Duch Święty zostawił chrześcijanina. Duch Święty przyszedł jako trwała pieczęć, aż doprowadzi każdego chrześcijanina bezpiecznie do nieba, bo zbawienie jest nieutracalne, zbawienia stracić się nie da, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. Kto wierzy w Pana Jezusa, nie stanie przed sądem. I to są twarde, proste pouczenia Słowa Bożego dla nas. Dziękuję Państwu za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. I zachęcam do tego, żeby jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, to może do mnie napisać. Mój telefon to jest 739 089 088. Na ten numer można SMS-em zamówić Pismo Święte Nowego Testamentu albo zadzwonić, żeby porozmawiać. Też e-mail czytaj.biblie@onet.pl albo stacjonarny adres czytaj@biblie-31-63500 Ostrzeszów. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.